Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Cześć, tu Ania. Witamy na Śląskiej Karuzeli. Wiedziałem, że do tego dojdzie, obiecaliśmy Wam. W takim razie zaczynamy! Dobra, dziewczyny, co ja mam się ubrać? Ty widzisz, że już gacie masz? Ile tu jest w pasie? Ubierz. Tak? No dobra, to ja próbuję. Dobrze, a teraz wybierzmy coś dla mnie. Co wybieramy dla mnie? Chcesz takie tradycyjne, czy chcesz stylizowane? Chcesz gorset, czy chcesz pas? Co? Ubierz ją w gorset. Dociśnij jej tak, żeby nie mogła oddychać. Ale to w pasie też bym dociśnięła, ale będzie oddychała. To jest mąż. Zawsze jak dba o żonę, liczyć. No nie? Wiesz co? Chyba trochę... Nie wiem, czy one są dobre, czy nie, według ciebie. A weź nie świeć tym. Czy mnie troszkę... Weź tu mi kamerę. Luźniejsze. Troszkę luźniejsze, bo... A jednak. Tu jest, wiesz. Ale dziękuję ci, że... Jest gruby. 65. Gruby jest. Gruby, po prostu. Nie jestem gruby, ale jakie piękne. Gruby, wyszywane. Słuchajcie... Kajra, za dobrze go karmisz. To troszkę... Ja ci nic nie będę. Nic nie dostaniesz do jedzenia. Nic nie dostaję. Tyle, co na koncertach nam koło gospodyń wiejskich zaserwuje. Może to i prawda, bo ja nie mam czasu gotować. Dobra. Jak fajnie było za bajtla, gdy na placu szło powyrobiać, werbą ciepnąć komuś łochlywik i potargać na płocie szczewik. Jak fajnie było za bajtla, we niedziela łaziuch na lody, z rodzicami i starzykami tęsknia za tymi czasami. Bajtem, a bajtem być, fajne to czasy były dyć. Bajtem, a bajtem być, o byciu dużym śnić. Bajtem, a bajtem być, pięknie wspominam ten czas. Jak mógłby wrócić tam, oddałby wszystko, co mam. Jak fajnie było za bajtla, do króliki szło pofutrować i ze szlojdra poszczylać ptoki lub we wróble te łobi boki. Jak fajnie było za bajtla, oranżada we worku kupić, no i tu z tym chleb poszmarować, lubił różne rzeczy kosztować. Bajtem, a bajtem być, fajne to czasy były dyć. Bajtem, a bajtem być, o byciu dużym śnić. Bajtem, a bajtem być, pięknie wspominam ten czas. Jak mógłby wrócić tam, oddałby wszystko, co mam. Weź nie kameru, jak jestem w majtach.
Ale jaka będzie oglądalność? Tak. Wszystko zrobić dla oglądalności. Jaka ty Kajra była ładna góralka, ale bym się zakochał. A dzisiaj już jestem ładna, ale to wiesz... Czekaj. Uważa, może inaczej. Ma taki wybór tutaj, słuchajcie. Wyboru to ja nie mam, jak ale... O, ta ładna. Wybór to, żeśmy mieli przed ślubem. Tak, patrzcie, jaka weźmy. Ładna, dobra, i teraz już nie mamy. No trzeba to będziemy musieli trochę zmacać. Dobra. Bo nie damy inaczej. Kajra, dziewczyny mnie macają. Ciesz się i korzystaj. Dobra. Póki możesz. To jest zgoda właśnie w małżeństwie. Ciesz się, korzystaj. O, to nie wiem, czy mój by był taki chętny, jakby tak nie w domu macał. Tego nie masz i mieć nie będziesz, więc korzystaj. Chcielibyście. Podaj mi gorsecik. Proszę bardzo. Ale to jest trudne przelec, czyli... Jest, to jest wyższa szkoła jazdy i tego faceci nienawidzą, więc dla chłopa, który ma swój strój góralski, słuchaj, jak mu się dobrudzą spodnie, żeby je wybrać, musi wyjąć pasek. I to jest największe przekleństwo dla niej, bo nawlec ten pasek to jest wyższa szkoła jazdy. Ale to nie jest jakiegoś druta, nie ma... Łyżką. Sposób jakiś? Łyżką najczęściej przykładają, albo właśnie drutem ciągną. Ale sekunda w takim razie. A byście dopisywali potem jeszcze? Bo to ona sprawowała to, co miała. Dobra. Bo ja. No bo właśnie to zastanawiam się, po co to jest. No to myśmy to wszystko z mailem spakowały. Jedną na jedną babę, drugą na drugą. No raczej to chyba o co innego. Bo tu mam. Jij, in je ogen verloor ik mijn hart. En ik straalde toen ik jou zag. En het vuur dat brandt in mij overstuur. Want jij laat een glimlach bewegen in mij. Die eerste kus heeft me altijd bij. Met jou kan alles zoveel mooier zijn. Eerst een kus. Cappuccino, dan een beetje vino, maar met jou erbij. Samen door het leven, op je meubels leven, zorgeloos en vrij. De zon die neemt ons mee, zolang we samen zijn. Eerst een cappuccino, dan een beetje vino, en dan jij. Is dit levens echt? Dicht bij jou blijft mijn wereld staan. Ik laat me gaan. Zo mooi, alles zorgen verdwijnen door jou. Elk moment dat ik van je hou, voel ik de zin van mijn bestaan. Eerst een cappuccino, dan een beetje vino, maar met jou. Aniu, czujemy się wspaniale, naprawdę może się zakochać w takich strojach. Powiedz, z jakich elementów składa się kobiecy strój? No cóż, Kajra ma na sobie spódnicę tybetkę, na wierzchu ma gorset,
i piękną haftowaną bluzkę i korale. Czemu ja białej spódnicy mieć nie mogłam, jak mi się podobała biała? Ponieważ białe są zarezerwowane tylko dla panien. No nie taka panienka przecież, jeszcze trochę jest. Kajera. Już za późno, mężatką jest. Było, minęło. A. Muzyka. Wędrówki, warto strzepać z tych lat zbędny kurz. Z przyjaciółmi na łyczek wiśniówki, paść do knajpki, co stoi tuż, tuż. Powspominać te najdalsze dzieje, w kalendarzu znów krzyżyk postawić. Włączyć radio w najbliższą niedzielę i posłuchać tych strof z życzeniami. Te życzenia są tylko dla ciebie i dla ciebie wybrana melodia. Jak owację za rolę na scenie, która w życiu cię też nie zawiodła. Te życzenia są tylko dla ciebie, moje życie sprawdziło nieraz. Dużo zdrowia i znaków na niebie, żeby wiodły cię najdłuższą z tras. Dużo zdrowia i znaków na niebie, żeby wiodły cię najdłuższą z tras. Wnet za stołem, familia w komplecie, znany szlagbord pochwyci znów żebnie. Nawet zdziwi się karp w galarecie, że tak wszyscy się garną do ciebie. Wspominają te najdalsze dzieje, mama mija to już kopa lat. Każdy z bliskich chce w taką niedzielę do tych życzeń dołączyć się tak. Te życzenia są tylko dla ciebie i dla ciebie wybrana melodia. Jak owację za rolę na scenie, która w życiu cię też nie zawiodła. Te życzenia są tylko dla ciebie, moje życie sprawdziło nieraz. Dużo zdrowia i znaków na niebie, żeby wiodły cię najdłuższą z tras. Dużo zdrowia i znaków na niebie, żeby wiodły cię najdłuższą z tras. Te życzenia są tylko dla ciebie i dla ciebie wybrana melodia. Jak owację za rolę na scenie, która w życiu cię też nie zawiodła. Te życzenia są tylko dla ciebie, moje życie sprawdziło nieraz. Dużo zdrowia i znaków na niebie, żeby wiodły cię najdłuższą z tras. Dużo zdrowia i znaków na niebie, żeby wiodły cię najdłuższą z tras. Ja się jednak mimo wszystko jako kobieta czuję trochę dyskryminowana, bo on tak więcej ma tego i mu się to świeci wszystko. Bogactwo. I taki jakiś taki jest. Dlaczego? I czemu to tak? A my tak skromnie. No bo wiesz. Okej, kobiety mają tu. Kobiety mają tu. Od kobieta powinna być skromna, cicha i pokornego serca, a mężczyzna kogut. Pieniądze. Tak. Pusto tu, to tutaj musi się pokazać trochę. Dobra, Nuka, mów co tutaj, że jest tak mamy. Pokazać. Tak, Sławomir ma na sobie portki ze sukna, haftowane w parzenicy. Są to wszystko hafty ręczne i ręczna robota. Buty, czyli kierpce nasze, typowe góralskie. W pasie ma cienki pasek owijak i gruby opasek. Dawniej im więcej sprzęczek, tym bogatszy był kawaler. Albo tu czuć pieniądz. Pan. No, czuć pieniądz, dokładnie. Czyli tak wyglądam na bogatego, nie tak? Wyglądasz na biedoka. To dobrze. Dokładnie. Wiadomo, koszula haftowana w nasze tradycyjne wzory.
spinka. Kolejną ciekawostką jest, tego używali do czyszczenia fajki z tytoniu. Dawniej. Kapelusz z kostkami i piórko. Sławomir nie ma założonego dlatego, że tylko kawalerowie mają tą przyjemność nosić piórka. Powiedz mi, czy to prawda, bo ja słyszałem od takiego zbójnika, że te pasy są dobre, bo jak idzie cios na brzuch, to amortyzuje? Wiesz co, nie wiem, nie sprawdzałam. Poczekaj. Ale się cofnął, widzieliście? Widzieliście? Nic nie poczułem. Gwiazdy zgasną, zegar nam odmierzy czas. Z twoich ramion, mój kochany, przejdę w swój samotny świat. Quand la nebu słońce syjne i kad stanę mia prędzi, za swobodu ja ty ginę, za tonę mój suzen. Tu no llores, mi querida, tu no llores, por favor. Eres alma de mi vida, eres todo mi amor. Tu no llores, mi querida, tu no llores, por favor. Eres alma de mi vida. Eres todo mi amor. Ti ne plaći, dušo moja, što je ovo zadnja noć. Nek me tješi ruka tvoja, ja u zoru moram poć. Zabierz z sobą moje serce, razem z tobą wróci znów. Wszystkie dni, gorące noce, tyle najpiękniejszych słów. Tu no llores, mi querida, tu no llores, por favor. Eres alma de mi vida, eres todo. Słowa w sercu schowam, łzy uchwycę w dłonie swe. Na rozstaju dróg przysiądę, gdzie odeszło serce me. Tu no llores, mi querida, tu no llores, por favor. Es alma de mi vida, eres todo. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana. 11 października Konin, Dom Kultury Oskard. 13 października Tarnów, Hala Widowiskowo-Sportowa Pałacu Młodzieży. Koncerty Teresy Werner. 9 listopada Gostyń, Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik. 23 listopada Brzesko, Miejski Ośrodek Kultury. 24 listopada Nowy Sącz, Aula PWSZ.
7 grudnia Wieruszów. Wieruszowski Dom Kultury. 8 grudnia Gniezno. Aula Pomnik. 9 grudnia Nowy Tomyśl. Nowotomyski Ośrodek Kultury. Koncerty Teresy Werner i Rico Sancheza. 29 listopada Opole, Dom Expo. 30 listopada Warszawa, Ośrodek Kultury Arsus. 1 grudnia Łódź, Filharmonia Łódzka. 2 grudnia Stalowa Wola, Miejski Dom Kultury. Aniu, powiedz mi, czy strój góralski cały czas wyglądał w ten sposób, czy on ewoluuje? Ewoluuje. Tak? Jakie tak. są zmiany? Na pewno, wiesz, to parzeńce, bo dawno, dawno temu nie były haftowane, miały tylko te paski. Potem, wiadomo, w miarę bogactwa i wszystkiego, no i czasów się parzeńce ewoluowały i zrobiły się coraz ładniejsze, coraz piękniejsze. Tak samo jest z koszulami. Dawno były gładkie, lniane koszule, w tym momencie są haftowane. Chodzi, bardziej mi się wydaje, że o piękno. Pokazanie tego piękna i tych motywów naszych. A powiedz, a te motywy są zależne od regionu, tak? Tak, no u nas królują, jak widzicie, dziewięciornik, czyli tak zwany dziewięciu. Dziewięciu, tak. Szarotki. Takie motywy tutaj stricte nasze, no i oczywiście ta parzenica nasza. A co wasza parzenica oznacza? Zabiłaś mnie tym pytaniem. No dajesz, no wymyśl co. Nie wiem. Co może oznaczać? Sławomir, jak myślisz, tak patrzysz tutaj na siebie i co to oznacza? Jak, się facetem. Jak tu klękniesz, przypatrzysz się z bliska, to będziesz wiedziała, o co chodzi. Może posłuchajmy muzyki. Kiedyś miałem piękny sen, nagle zobaczyłem cię. Stałaś przy mnie słodka tak, byłaś jak cudny kwiat. Kiedyś odnalazłem cię, nie wierzyłem w szczęście swe. Dziś jak anioł z moich snów jesteś tu przy mnie znów. Dzisiaj patrzę w oczy twe, dzisiaj ciebie tylko chcę. Dzisiaj jesteś szczęściem mym, gdy mam ciebie już nie pragnę nic. Dzisiaj patrzę w oczy twe, dzisiaj ciebie tylko chcę. Dzisiaj jesteś szczęściem mym, gdy mam ciebie już nie pragnę nic. Szybko mija czas, wiem, że nic nie zmieni w nas. Gdy za rękę trzymasz mnie, z tobą być zawsze chcę. Jesteś dla mnie bliska tak, chciałbym dać ci cały świat. Z tobą życie jest jak sen, nie chcę już budzić się. Dzisiaj patrzę w oczy twe, dzisiaj ciebie tylko chcę. Dzisiaj jesteś szczęściem mym, gdy mam ciebie już nie pragnę nic. Dzisiaj patrzę w oczy twe, dzisiaj ciebie tylko chcę. Dzisiaj
już nie pragnę. Już nie pragnę nic. Witam Was, kochani. Już 13 października widzimy się w Tarnowie na moim wspólnym koncercie z gwiazdą chorwackiej estrady Goranem Karanem. W hali widowiskowo-sportowej na Gumniskach usłyszycie nasze duety i moje największe przeboje. Na pewno pojawią się nowości. Mam nadzieję, że Was pozytywnie zaskoczą. Koncert pełen wrażeń gwarantowany. Do zobaczenia. Teresa Werner. Płyta tego tygodnia, Mariusz Kalaga, Tak i tak. Bo nazwać to kosteczkami, a to muszelki są. To są muszelki, no kostki, nazywamy to kostki muszelki. Czemu w ogóle muszelki na w górach? Skąd się wzięły? No więc u nas muszelki wzięły się z krajów, jak to wiadomo, śródziemnomorskich. Nasi górale dawno jeździli tam po towary. Wozili stąd sukno i płótno, które wytwarzali. No ładnie, więc, ładnie w kapelusz. Pięknie. Ładnie. No więc ładnie? Muszelka była jakby formą zapłaty. I przywozili, nawlekali je na sznurki, przywozili tutaj, przyczepiali sobie do toreb, do kapeluszy i pokazywali, jakie to bogactwa są w krajach śródziemnomorskich. A przy okazji też pokazywali, że byli daleko, no, prawda? Bo oczywiście, tutaj muszelek nie ma. No. Czyli zamiast na przykład kupić coś żonie, dzieciom co przywieźć, to po prostu biżuteria, cyk cyk w kapelutek, no i tak. I jeszcze do tego mieli nieraz łańcuszki. Dobra, bo to psujesz tutaj od razu. Widzicie, takie są teraz kobiety, że już by chciały chłopskie kapelusze nosić. Nie damy, po prostu nie pozwolimy, będziemy się trzymać swojego, teraz muzyka. Nie płacz, kochanie, na brzegu morza stań. Niech morskie fale szumem zagłuszą żal. Morze, ach morze, ono najlepiej wie, czemu nie mogłem wtedy pożegnać cię. Czekasz i czekasz, płyną kolejne dni, kiedy z daleka przyjdzie ode mnie list. Biegnij nad morze, ono najlepiej wie, czemu nie mogłem wtedy pożegnać cię. Biegnij nad morze, ono najlepiej wie, czemu nie mogłem wtedy pożegnać cię. Wyrzuć pierścionek, niech spocznie gdzieś na dnie. Wezmę go sobie, gdy już zapomnisz mnie. A w domu powiedz, że byłem człowiek zły. Niech tylko morze twoje ogląda łzy. A w domu powiedz, że byłem człowiek zły. Niech tylko
Aniu, a te takie... Kisteczki? Kisteczki. Kisteczki? Co w ogóle? Dlaczego? Co? Jak u konia w ogóle, wiesz? Dlaczego to tak? To mi się wydaje, że to był bardziej po prostu element taki ozdobny. Pomponik? Pomponik. No. Żeby się poczuł taki... Pomponik? Jakby, wiesz, nudziło się mu, miałby się czym bawić. Przecież ja mam wrażenie, że się tutaj śmieją z górali. Nie no, absolutnie, ja, nie no, pełna powaga, ja jakiś tutaj pomoc jakąś sobie zaraz organizuję, góralską i się nie damy. Nie, po prostu, no, taki element, powiedzmy, ozdobny. On ozdobny. Mi się wydaje, że wiesz co, on też tutaj maskuje nam ten rozporeczek, bo wiadomo, jak wiadomo, faceci mają stopę dużą, więc muszą te portki być rozpinane na dole, bo inaczej by ich nie ubrali. No tak. Więc albo... to jest taki element osobno odcinający. Ja uważam też, że to odciąga uwagę, jeżeli jakiś góral ma krzywe nogi. No, na tak, pewno. To na pewno. I już. Góralskie stroje są bardzo przepiękne, ale tak chodzić na co dzień ciężko. A jak jest właśnie, żeby mieć jakiś taki klimat góralszczyzny, no, ale natomiast tak się czuć jak swoich ciuchek na co dzień, to co macie? Są wersje stylizowane, gdzie są ciuchy normalne, bluzki, wiadomo, spódnice, ale zawsze jakiś tam motyw się góralszczyzny przemyci, czy to haft, czy tak samo paski są góralskie z motywami naszymi tutaj, więc możemy ci pokazać, jeśli chcesz. Czyli mogę właściwie tak sobie chodzić na co dzień z jakimś tam elemencikiem. Oczywiście. Małego tutaj, no kurde, no to pff. Całe
sklep wykupię. Sławomir, chodź. Chodź, chodź, chodź. Czy kartą można płacić u was? Tam radę. Tak? Obcy wiatr tułacz los cię gna, daleko obcy świat już od najmłodszych twych lat. Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron, zabierz ten polski kwiat, niech ci przypomni twój dom. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las i do matczynych rąk przynieść kwiat z zielonych łąk. Weź tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich urodzie jest Polska, w ich urodzie jest Polska. Koncerty Teresy Werner i Gorana Karana.
11 października Konin, Dom Kultury Oskard. 13 października Tarnów, Hala Widowiskowo-Sportowa Pałacu Młodzieży. Koncerty Teresy Werner. 9 listopada Gostyń, Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik. 23 listopada Brzesko, Miejski Ośrodek Kultury. 24 listopada Nowy Sącz, Aula PWSZ. 7 grudnia Wieruszów, Wieruszowski Dom Kultury. 8 grudnia Gniezno, Aula Pomnik. 9 grudnia Nowy Tomyśl, Nowotomyski Ośrodek Kultury. Koncerty Teresy Werner i Rico Sancheza. 29 listopada Opole, Dom Expo. 30 listopada Warszawa, Ośrodek Kultury Arsus. 1 grudnia Łódź, Filharmonia Łódzka. 2 grudnia Stalowa Wola, Miejski Dom Kultury. A panowie marudzą? No wiesz, gryzące portki. Koszula, jeszcze za mało dopasowane. Tak. O, a, wiesz, nastała moda rurek, więc rozumiem. Chłopaki młode też chcą mieć rurki. A zdarza się, że podszewkę chcą, żeby im przyć? Zdarza się, chociaż to jest bardziej dla dzieciaków, ale też są dorośli faceci, którzy ten, no, w inny sposób sobie radzą z kalesonem, prawda? Zakładają, rozumiem. Żeby nie gryzło. No to co, no to wybieramy. Sławomir, mam nadzieję, że pieniądze wziąłeś. Miejmy nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że nic nie kupisz. Nie, że nie wyniosę całego sklepu, tylko pół. Zaczynamy! Oczy Twe, oczy Twe, oczy Twe znów uwiodą mnie. Wspominać będę magiczny czas, pierwsze spotkanie oczu tych blask. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Dzisiaj westchnienie zwyczajny gest, na horyzoncie już inna jest. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, oczy Twe, znów uwiodą mnie. Te czarne oczy, szmaragdy dwa, już nie te same, zwątpienie trwa. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, oczy Twe, znów uwiodą mnie. Serce wysyła przestrogi list, nieliczna więcej niż miałeś dziś. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe,
twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, oczy twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy twe, oczy twe, oczy czarne, niewierne. Oczy twe, znów uwiodą mnie. O, one są ładne, bierzesz te. Aha. No, to już masz wybrane, proszę. Już. Ale mi się... No, nieważne. To, 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 to. No, coś tam. Będzie. No, piękne.